Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że kierował Pan Józef Oleksyj. Wiem, że jest to jego zasługa, bo wynika to z jego cech charakteru, z jego otwartości, z jego aktywności, z jego znakomitych kompetencji. Wierzę. Polish economy is rather stable, in good condition, and that Polish investors as well as foreign investors believe that it is a good place to invest your money. I think if the political crisis goes on for a long time, of course it will influence the economy. If the government were to collapse, if there were to be new elections, I think there could be an effect. But at the moment it isn't having any effect at all. Western investors continue to plan to come into Poland in large numbers, and the fact that the Warsaw Stock Exchange seems to be going up as the political crisis gets worse shows that it's foreign money which is coming in, and it's foreign money which isn't worried at all at the moment. To, że inflacja w tym momencie jest taka, jak jest, nie taka, jak planowano, a nawet lepiej, no wszystko jest to dobrze, a myślę, że ci ludzie, którzy chcą odejść, chcą po prostu... No to jest jedno wielkie świństwo. Znaczy to, co mnie najbardziej boli w tej sytuacji, bo to aż boli do kości, to jest ta nieuczciwość wśród polityków, w ogóle nie kierowanie się jakimikolwiek zasadami moralnymi czy etycznymi. To jest straszne. To w ogóle dyskwalifikuje wszystko to, co się temu społeczeństwu proponuje. No.